światło się odbija, ale chcę Wam pokazać, że to będzie nadruk na czarnym rampersie. I tutaj mamy dwa kolory. Trzeba połączyć złoto z białym. Zaraz pokażemy dalej. W połączeniu kolorów bardzo istotne jest to, żeby położyć odpowiedni kolor w pierwszej kolejności. Ponieważ ten pierwszy kolor stanowi jakby taki szablon. Przy okazji pokażę Wam, koszulki są dla Olka, dla Franka i dla Oli, jadą dzisiaj, a tutaj Marcin już położył czarnego rampersa. Rampersik. Będzie, co tam będzie? Mówię, pierwszy ruczek. A, tak? Niespodzianka. Najpierw robimy złoty kolor. No i otwieramy i bardzo, bardzo pomalutku po skosie wyjmujemy folię ochronną. I mamy tu, jest złoto. A teraz będziemy pasować białe. Wyższa szkoła jazdy, ale jak Marcin zrobi krzywo, to będzie krzywo, ale staramy się zawsze, żeby nadruki były prosto i będzie właśnie tak. O, zamkniesz mi rękę. Tak, pomalutku, po skosie. I jedziemy z białym. Złote, skromne, ale szok, bo, nie bodziak, bo to jest rampers, jedzie do